Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z cyklu Kalejdoskop Historyczny i od razu pragnąłbym podziękować Państwu za wsparcie, którego nam udzielacie jako radiu na platformie Patronite. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne i zachęcam do udzielania tego wsparcia dalej. We wrześniu wypada w kalendarzu sporo dat związanych z tą dramatyczną epoką, jaką był wiek XX w naszej polskiej historii. I sięgniemy dzisiaj do daty ważnej: 27 dzień września, to jest data powstania. Szarych szeregów, powołania szarych szeregów, a naszym przewodnikiem po tej opowieści o no, najnowszej, wciąż jeszcze najnowszej historii naszego kraju jest dyrektor Muzeum Harcerstwa, dr Paweł Bezak. Witam bardzo serdecznie. Serdecznie witam, panie dyrektorze, witam państwa. Szare szeregi to jest Druga wojna światowa to jest okupacja większości naszych rodaków. Kojarzą się te sprawy ze sobą w sposób zupełnie oczywisty i słusznie. Natomiast ja chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od takiej tezy, takiego stwierdzenia. Niemcy, gdy pokonali Polskę, drugą Rzeczpospolitą w, w polu, w, w wyniku walki i rozpoczęli okupację polskich ziem, to natychmiast zakazali działalności wielu organizacji, w tym. Także wszelkich form harcerstwa, bo przypomnij, Związek Harcerstwa Polskiego nie był jedyną organizacją harcerską przed wojną w Polsce. Niemcy wszystkiego zakazali, i z ich punktu widzenia było to, podkreślam, z ich punktu widzenia, było to działanie jak najbardziej słuszne i racjonalne, prawda? Przede wszystkim Niemcy traktowali delegalizację wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń młodzieżowych, jako swoiste działanie prewencyjne. Działanie, które miało uchronić okupantów przed kontrakcją ze strony tych grup, grup zorganizowanych grup, które doskonale znały się sprzed wojny, przede wszystkim przed oporem biernym, stawianym w sposób zorganizowany przez społeczeństwo kierowane chociażby właśnie przez przedwojennych harcerzy, czy na przykład przez przedstawicieli organizacji strzeleckich, organizacji sportowych, warto pamiętać, że ograniczenia narzucone przez okupantów już od pierwszych chwil okroczenia na ziemię polskie, dotykały bardzo. Wielu sfer codziennego życia, sfer funkcjonowania społeczeństwa, nie tylko osób zrzeszonych w szeregach różnego rodzaju stowarzyszeń czy związków, ale również, mówiąc nieco kolokwialnie, przeciętnych obywateli. Niemcy mieli już pewne doświadczenie, czy też pewną wiedzę na temat tego, jak działa harcerstwo, czy ruch skautowy szerzej, że jest to w pierwszej kolejności dla nich zagrożenie, tym, że to są ludzie, którzy się znają, którzy są już. W jakiś sposób zorganizowany. Ale wydaje mi się, że ważne było z punktu widzenia niemieckiego też drugi aspekt działania harcerstwa, ten długofalowy. Nastawiony nie na tu i teraz, ale na po prostu wychowanie, na kształtowanie postawy obywatelskiej, prospołecznej. Harcerstwo w Polsce w tym momencie, czyli w 1939 roku, gdy Niemcy napadali na Polskę, a potem rozpoczynali długą noc okupacyjną, harcerstwo miało już za sobą ponad ćwierć wieku i wydawało wspaniałe owoce i Niemcy o tym doskonale wiedzieli, że to jest kuźnia Obywatelska, społeczna. Wydaje mi się, że również ten aspekt był dla nich bardzo ważny w momencie, kiedy delegalizowali, zabraniali wszelkiej tego rodzaju działalności. Oczywiście, przy czym powinniśmy pamiętać, że ograniczenia dotyczyły nie tylko możliwości skupiania się młodzieży w różnego rodzaju organizacjach. Organizacjach o charakterze wychowawczym, o charakterze prospołecznym, propaństwowym. Również mieliśmy wówczas do czynienia z ograniczeniami w zakresie edukacji szkolnej, ograniczeniami bardzo daleko posuniętymi. Pamiętajmy, że na ziemiach polskich niemal natychmiast zakazano działalności uczelni wyższych, zakazano działalności szkół średnich, gimnazjów czy liceów. Jedynie szkoły powszechne, jedynie szkolnictwo zawodowe czy kursy zawodowe wchodziły w grę jako mogące funkcjonować w tamtych warunkach. Ponadto warto pamiętać o doświadczeniach niemieckich, doświadczeniach pruskich z 1918, gdzie częstokroć w rozbrajaniu żołnierzy zaborczych brała udział młodzież. Młodzież, jak okazywało się, m.in. zrzeszona w drużynach harcerskich działających na ziemiach okupowanych, okupowanych wtedy, na bo ziemiach to był Były okupacji. zabór rosyjski. Tak, ale mhm. możemy, możemy tu mówić o okupacji niemieckiej, o okupacji austriackiej na obu tych obszarach i oczywiście również na terenie zaborów niemieckiego, austriackiego, wśród młodych ludzi rozbrajających dotychczasowych zaborców, znaleźli się między innymi członkowie działających tam, czy to oficjalnie, czy półoficjalnie, skautowych struktur, struktur harcerskich. Ówcześni niemieccy porucznicy i kapitanowie byli teraz pułkownikami i generałami, doskonale pamiętali rok 1918 i wiedzieli, że organizacje harcerskie są z ich punktu widzenia dużym zagrożeniem. Natomiast no, Polacy nie mieli Zamiaru podporządkowywać się tym niemieckim rozporządzeniom. Walka trwała dalej. Nikt, przypomnijmy, nikt nie podpisał kapitulacji państwa. Kapitulowała Warszawa, kapitulował Hel, kapitulował Modlin, kapitulowała samodzielna grupa operacyjna Polesia generała Kleberga pod Kockiem, ale państwo jakie takie nie, jako takie nie kapitulowało. Toczyło dalej walkę. walkę był legalny rząd Rzeczpospolitej na Uchodźstwie. I również społeczeństwo miało tego świadomość. A wśród społeczeństwa ważną rolę odgrywały organizacje harcerskie, i one właśnie postanawiają kontynuować swoją działalność mimo niemieckiego zakazu. I tak powstają szare szeregi. Ale zanim do tego powstania dojdziemy, to musimy poruszyć taką ważną sprawę. Nie była to jedyna organizacja harcerska, o czym już mówiliśmy, Związek Harcerstwa Polskiego. Co więcej, w wielu książkach o okupacji, o szarych szeregach, znajdujemy taką informację, że tuż przed wybuchem II wojny światowej doszło do potężnego rozłamu w Związku Harcerstwa Polskiego, nawet w Chorągwi Warszawskiej, z której wyszło tylu wspaniałych ludzi, doszło do rozłamu. O co z tym rozłamem chodziło? Tutaj przede wszystkim moglibyśmy czy powinniśmy zasygnalizować różnice poglądowe wśród instruktorów, właśnie instruktorów stołecznych którzy na krótko przed wybuchem II wojny światowej odłączyli się, a w obliczu okupacji tworzyli chówce Polskie, tworzyli organizację związaną z nurtem narodowym, organizację harcerską, z której wywodziły się między innymi późniejsze jednostki powstańcze, wsławione walkami w sierpniu 1944 roku. Dobrze, czyli mieliśmy, mieliśmy do czynienia z różnymi podziałami w ramach ruchu harcerskiego były też mniejsze organizacje harcerskie, nie wszystkie y, współdziałały ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Natomiast Związek Harcerstwa Polskiego wchodzi w okupację i postanawia działać dalej i to jest właśnie i to są właśnie szare szeregi. Jakie okoliczności towarzyszą y, temu powołaniu y, tej konspiracyjnej organizacji. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że momentem powołania szarych szeregów był dzień kapitulacji Warszawy, tak naprawdę na kilka godzin przed kapitulacją miasta. Instruktorzy harcercy, instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego podjęli decyzję o przejściu do podziemia. Wyłonili spośród ze swojego grona, wyłonili spośród siebie konspiracyjne naczelnictwo, przy czym tu pozwolę sobie jeszcze na istotną uwagę. Dziś mówimy Dziś mówiąc o szarych szeregach. Bardzo często stosujemy pewnego rodzaju skrót myślowy, przywołujemy całe harcerstwo konspiracyjne. Natomiast powinniśmy pamiętać, że kryptonim szarych szeregów był używany przede wszystkim dla określenia organizacji męskiej, dla określenia działalności podziemnej organizacji harcerzy. Natomiast dziewczęta, które równolegle przeszły do podziemia, używały kilku kolejnych kryptonimów. Wśród nich pojawiał się związek Koniczyn bądź też kryptonim bądź gotów. Obie organizacje na wzór lat przedwojennych, na wzór czasu pokoju działały osobno i jednocześnie tworzyły podziemne struktury Związku Harcerstwa Polskiego wzajemnie uzupełniały no się. W służbie. Bardzo istotne jest to, co, co pan dyrektor powiedział na temat tego, że ściśle mówiąc, szare szeregi to są harcerze męscy, harcerze. Chociaż rzeczywiście w takim potocznym rozumieniu podziemne harcerstwo w całości, wszystkie łączniczki, wszystkie sanitariuszki, które później później. Działały chociażby w powstaniu warszawskim. One wszystkie wycho wychodzą z szarych szeregów. Jest to trochę rozciągnięcie tej, yy, tej nazwy. Będziemy naszą rozmowę kontynuować za chwilę. Kaleidoskop historyczny. I kontynuujemy naszą rozmowę w Kalejdoskopie historycznym. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dr Paweł Bezak, dyrektor Muzeum Harcerstwa. Kontynuujemy rozmowę od momentu powołania, czy w zasadzie samopowołania szarych szeregów przez instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. I teraz mamy sytuację zupełnie niesamowitą. Harcerstwo, które rozwijało się, wspaniale się rozwijało przez okres dwudziestolecia międzywojennego jako organizacja wychowawcza w czasie pokoju, staje nagle w warunkach no, zupełnie innych. Konspiracja, okupacja, prześladowania. W związku z tym rodzi się pytanie, jakie mają być cele działania tej organizacji. Tak naprawdę pierwsze działania harcerzy podjęte jeszcze jesienią 1939 roku bardzo często bywały działaniami spontanicznymi, działaniami wynikającymi z potrzeby chwili. Oczywiście tam, gdzie tylko powstawały podziemne struktury, starano się nadawać tej pracy charakter zorganizowany, natomiast bardzo często wielu druhów, wiele druchen również szukało samorzutnie kontaktu z powstającym już wówczas podziemiem, z bardzo licznymi. Organizacjami o niezwykle zróżnicowanym programie. Myśmy przy okazji innych audycji, przy okazji rozmowy w ogóle o polskim państwie podziemnym i polskiej armii podziemnej wielokrotnie zwracali na to uwagę, że Pojęcie Armia Krajowa to jest tak naprawdę pojęcie worek obejmujące całą masę organizacji podziemnych, konspiracyjnych, które dopiero później scalały się. I tych przeróżnych organizacji o charakterze zarówno militarnym, jak i cywilnym było bardzo, bardzo yy, dużo. I taka była rzeczywistość polskiej okupacji już od samego początku, już od września 1939 roku. I w takiej rzeczywistości przyszło polskim harcerzom działać. Skoro mówimy. O konkretnych działaniach. Warto przytoczyć rozmaite przykłady. Po pierwsze, samopomoc i pomoc najbardziej potrzebującym. Jeszcze w okresie walk, chociażby walk o Warszawę we wrześniu 1939, czy walk naprawdę prowadzonych na terenie całej II Rzeczypospolitej, przede wszystkim w służbie wybijają się dziewczęta, które organizują punkty noslegowe, organizują punkty sanitarne, szpitale pomocnicze, harcerki, które opiekują się. Dziećmi pozbawionymi kontaktu z rodzicami, niekiedy dziećmi zaginionymi czy, czy, czy dziećmi osieroconymi. Harcerki i harcerze angażują się w działania doraźne, służba w ramach obrony przeciwlotniczej, służba przeciwpożarowa, również służba sanitarna, o której, o której wspomniałem przed chwilą. Natomiast pierwsze chwile okupacji to działania, które przede wszystkim mają zminimalizować straty stąd ukrywanie weksyliów czyli sztandarów proporców zarówno symboli harcerskich jak i znaków o pochodzeniu militarnym czy na przykład sztandarów szkolnych tych wszystkich płatów, na no których, coś, na których co pojawia się godło. Państwo w sferze symbolicznej to jest niezwykle ważne. I natychmiast przypomina mi się historia sprzed stuleci, gdy to właśnie Prusacy dokonali zniszczenia polskich insygniów królewskich. Można się śmiać z tego cóż tam orzełek na, na sztandarze. Nie, proszę państwa, to są wszystko niezwykle ważne rzeczy. To jest tworzenie państwa, tworzenie wspólnoty w warstwie symbolicznej. Pamiętajmy, że symbole narodowe, symbole państwowe zakazane od pierwszych chwil okupacji były z premedytacją i niekiedy z potężnym zacięciem, niszczone przez samych okupantów. Stąd ratowanie i stąd ukrywanie było swoistą formą oporu. Oczywiście ratowanie księgozbiorów. W ogromnej części księgozbiorów należących do instytucji państwowych czy prywatnych również do szkół, tych wszystkich kolekcji zagrożonych, zagrożonych zniszczeniem przez okupanta. Kolekcja jednocześnie jednocześnie zbiorów materiałów służących promowaniu kultury, służących edukacji kolejnych pokoleń. To oczywiście działania bardziej doraźne. Przede wszystkim pomoc niesiona rannym żołnierzom polskim, żołnierzom przebywającym w szpitalach. Pomoc polegająca z jednej strony na dostarczaniu żywności czy po prostu dokarmianiu głodujących rannych, ale również dostarczanie czy to rannym żołnierzom czy jeńcom polskim przebywającym w tymczasowych obozach, w punktach zbornych, przede wszystkim cywilnych ubrań, również cywilnej bielizny, tego co mogło ułatwić wydostanie się z rąk niemieckich bądź na wschodzie po 17 września z rąk sowieckich. To oczywiście zabezpieczanie majątku pozostawionego przez e, wojsko, przede wszystkim e, broni, wyposażenia tego, co mogło przy, e, przydać się e, w przyszłej e, walce. Bardzo często to działania podejmowane samorzutnie, jak już wspomniałem, przez pojedynczych harcerzy, przez grupy koleżeńskie czy, czy, czy środowiska, które przed wojną znały się bardzo luźno, natomiast dopiero w działaniu współpracy zacieśniały te wytworzone wcześniej, wcześniej więzy. To oczywiście próby konspirowania, tak jak pan redaktor zechciał wspomnieć, w szeregach różnych drobnych organizacji o charakterze... Cywilnym bądź wojskowym, a co za tym idzie przede wszystkim kolportaż pierwszych materiałów drukowanych materiałów podziemnych, które ukazują się praktycznie już od jesieni 1939 roku. Gdy mówimy o harcerstwie międzywojennym, głównie o Związku Harcerstwa Polskiego, no to mamy pewną jasną strukturę, o której możemy poczytać. Jest komenda główna, są chorągwie, są chówce, szczepy, drużyny, zastępy, prawda? I to jest wszystko struktura no, zupełnie jawna, oficjalna, bo i organizacja działa w sposób całkowicie jawny. Jak to wszystko działa w trakcie okupacji? Jaki jest podział? Jaki jest w ogóle pomysł na działanie pod okupacją tej struktury, która musi się ukrywać teraz? Pytanie, które zechciał pan redaktor zadać, jest bardzo pojemne. Z jednej strony powinniśmy przede wszystkim wspomnieć o zmianach w strukturze wiekowej, ponieważ pierwsi konspiratorzy to ludzie bądź pełnoletni, bądź stojący u progu dorosłości. To harcerze, harcerki liczące przynajmniej 17, to młodzi ludzie, którzy liczą sobie przynajmniej 17 lat. Dopiero w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach okupacji granica wieku zostaje przesunięta i do pracy podziemnej trafiają coraz młodsi. Bardzo często starano się sięgać do doświadczeń przedwojennych i między innymi te struktury organizacyjne wypracowane w czasach. Pokoju, czy y, nawet stojące u, y, u podstaw scoutingu, a później później harcerstwa, przenieść na, y, na stopę wojenną. Nadal na czele y, szarych szeregów mamy główną kwaterę, która, która funkcjonuje pod kryptonimem Pasieka. Y, również y, struktury, struktury niższego szczebla y, nazwano terminami y, przelarskimi. Stąd przedwojenne chorągwie stają się ulami. Stąd chówce to roje, drużyny stają się rodzinami, a poszczególne zastępy to pszczoły. Terminologia, która z jednej strony miała ukrywać przed osobami niepowołanymi sens funkcjonowania tego podziemnego, podziemnego harcerstwa. Wygląd, wygląd e, owych struktur. E, z drugiej strony dla samych zainteresowanych stawała się dość jasna, dość No ciepła z całą pewnością, dlatego, że pszczoła w ogóle w kulturze ma bardzo pozytywną symbolikę. Kojarzy się, i to już od czasów biblijnych, z czymś pozytywnym. Pszczelarz kojarzy się z czymś pozytywnym. Ul kojarzy się z czymś pozytywnym. No, chyba, że ktoś jest uczulony na jad pszczeli. <laughs> Wtedy może być z tym problem. Natomiast, no, dla w ogóle dla Polaków pszczelarstwo jest czymś, Bartnictwo wcześniej jest czymś bardzo pozytywnym. Wydaje mi się, że ten pomysł właśnie z użyciem jako kryptonimów określeń z języka, z terminologii pszczelarskiej był bardzo trafiony. O ile wiem, on funkcjonował tak naprawdę do końca podziemnego harcerstwa, aż do końca wojny. Będziemy sobie naszą rozmowę kontynuować już za chwilę. Kalejdoskop historyczny. W ostatniej już części dzisiejszego kalejdoskopu historycznego, przypominam, rozmawiamy o Podziemnym harcerstwie konspiracyjnym harcerstwie, a naszym przewodnikiem, po tej opowieści jest dr Paweł Bezak z Muzeum Harcerstwa, dyrektor zresztą tegoż muzeum. Panie, panie doktorze, wspominał Pan już o tym podziale wiekowym, o tym, że harcerze najstarszych, roczników, tak to nazwijmy, z tej najstarszej grupy wiekowej bezpośrednio już włączali się w działania w działania konspiracji zbrojnej bardzo często i myślę, że wielu naszych słuchaczy, wielu naszych rodaków ma też takie wyobrażenie, taki, taką zbitkę pojęciową. Harcerz w czasie konspiracji to są szare szeregi, a szare szeregi to są butelki wypełnione z benzyną, rzucane pod niemieckie samochody, czołgi. To jest panterka, to jest za duży niemiecki hełm opadający na oczy. Czy to skojarzenie jest trafne, czy ono trochę nie spłyca tematu podziemnego harcerstwa? Z jednej strony skojarzenie bardzo trafne, jeśli mówilibyśmy o um, działaniach najstarszej grupy wiekowej o grupach szturmowych um, i o dywersji bojowej, która przypadła im w udziale. Również skojarzenie trafne w kontekście przypadającej w tym roku, okrągłej rocznicy powstania warszawskiego, jeśli nawiązywalibyśmy do um, oddziałów harcerskich um, od pierwszych chwil walczących na Woli, na Starówce, Ośka, czy, później, tak, czy później na, na, na Czerniakowie. Natomiast w kontekście całej historii szarych szeregów jest to zdecydowane spłycenie ogromu różnorodnej działalności prowadzonej przez bardzo zróżnicowane grupy wiekowe. Tutaj pan redaktor zechciał nawiązać przede wszystkim do tych najstarszych, tych, którzy, których początek okupacji zastał u progu dorosłości bądź już jako ludzi dorosłych, ludzi pełnoletnich. Natomiast bardzo szybką koniecznością stało się objęcie opieką przez podziemne harcerstwo, również, grup, również młodszych grup wiekowych. Przedwojenne zuchy, przedwojenni harcerze, harcerki dorastali, też chcieli działać i odpowiedzią na, na, to, ich dąże, na to ich dążenie do, do, do Włączania się do przede wszystkim biernego, z czasem również, również czynnych form oporu przeciw okupantowi, a jednocześnie sposobem na zapewnienie im możliwie bezpiecznych, jeśli o bezpieczeństwie w warunkach okupacji możemy mówić. Była decyzja o podziale na trzy szczeble organizacyjne, przynajmniej w wypadku organizacji męskiej, przynajmniej w wypadku szarych szeregów. I tutaj w roku jesienią 1942 roku podjęto decyzję o stworzeniu rzeczywiście stworzeniu trzech szczebli organizacyjnej. Najmłodsi chłopcy od 12 roku życia a więc e, o wiele starsi od, od przedwojennych zuchów, od 8- e, czy 9-latków, czy, czy, czy którzy e, najczęściej wówczas e, po raz pierwszy zakładali, zakładali mundur. Tutaj e, dwunastolatkowie e, i ich starsi koledzy, aż do e, 15 roku życia, tworzyli struktury zawiszy. E, struktury, których zadaniem przede wszystkim była nauka. Uzupełnianie wykształcenia o przedmioty, których nie było oficjalnie w szkołach. Czasami w ramach chociażby historia tak, polska historia, geografia. Podajmy, podajmy te przykłady najbardziej tutaj istotnych zmian, istotnych ograniczeń już już to w programach szkół powszechnych. Ci chłopcy, ci chłopcy zdobywali wiedzę zarówno na tajnych kompletach, jak i dzięki samokształceniu. Sięgając po przedwojenne podręczniki, sięgając po pomoc starszych kolegów, koleżanek. Tutaj często takie pojawia się taki wątek, stały wątek we wspomnieniach ludzi z czasów okupacji, że tak jak przed wojną nie lubili chodzić do szkoły, nie lubili się uczyć podczas okupacji, wszyscy czytali te zakazane książki, wszyscy chcieli się uczyć, chcieli nadrabiać tą wiedzę. Taka swoista przekora. Tak, być może, być może, że oczywiście, jak to ładnie zechciał pan redaktor nazwać, przekora, będąca chyba jedną z charakterystycznych naszego społeczeństwa, dawała o sobie znać. Wiadomo zresztą, że, że, że owoc zakazany smakuje najlepiej, a dla młodych ludzi owocem zakazanym nagle stała się wiedza. Zdobywanie jej traktowane przez niektórych jako przykry obowiązek nagle stało się Czymś atrakcyjnym, no, tak. pożądanym. Formą, formą mhm. pokazania, pokazania zademonstrowania swojego oporu, pokazania mhm. braku zgody na, na, na okupacyjną rzeczywistość. Potem mamy tą drugą, drugi stopień tak. nazwijmy, czy warstwę wiekową. Chłopcy, którzy ukończyli 15 rok życia, aż po próg dorosłości tworzą tak zwane szkoły bojowe. Ich zadaniem nadal jest zdobywać wiedzę, nadal uzupełniać wykształcenie. Ale, oni również, ale ta grupa wiekowa jest również angażowana do działań tak zwanego małego sabotażu. Form oporu doskonale dzisiaj znanych zarówno ze wspomnień, z literatury, jak, jak i z filmów historycznych. Proszę Państwa, jeśli, jeśli sięgniemy do, do, do lektury, jeśli spojrzymy na scenografię w obrazów ukazujących wydarzenia z lat II wojny światowej, ulice Polskich miast i miasteczek. Pawiak pomścimy, kotwica. Tak, tak. i tak dalej. I tak kotwica, Podobizna która żółwia. zresztą też jest autorstwa harcerki. Tak? To... Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, rzeczywiście projektantką tego symbolu Polski walczącej, splecionych liter PW, tworzących jednocześnie kotwicę, symbol nadziei w tym wypadku nadziei na wolność, na odzyskanie niepodległości miała być przedwojenna harcerka która, która um, nie przeżyła wojny na rama, zresztą. Tak, tak, tak. tak. Druhna, która, która później zginęła w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych, natomiast um, odpowiedziała na apel jednego z pism podziemnych, na ogłoszony w podziemnej prasie konkurs właśnie na znak graficzny Prosty, szybki, czy łatwy do przeniesienia na dowolną powierzchnię. I... I znak, który jest rzeczywiście rozpoznawalny bardzo mocno do dzisiaj nie tylko w Polsce, wśród polonusów na, na całym świecie. Pamiętajmy, że ten znak również jest w swojej mitologii i martyrologii z harcerstwem Związanie. związany. No i mamy wreszcie tą ostatnią, najstarszą grupę, o której już żeśmy sobie powiedzieli, i ta faktycznie kojarzy się z walką, bezpośrednio z panterkami, z hełmami, z powstaniem warszawskim, chociaż pamiętajmy, harcerze to nie tylko powstanie warszawskie. Harcerze to przede wszystkim nie tylko rok 44, to harcerze i harcerki, bo nie zapominajmy tutaj jednak, jednak o dziewczętach. Które wniosły ogromny wkład nie tylko w czasie powstania, wkład bardzo często niedostrzegany, niedoceniany. O dziewczętach, które w momencie zrywu służyły jako sanitariuszki, służyły jako łączniczki, ale również, również działały w ramach struktur wojskowej służby społecznej, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. Podobne funkcje pełniły przez cały okres okupacji. Mieliśmy zatem setki, jeśli nie tysiące dziewcząt, które przechodziły szkolenie sanitarne, które na wypadek zrywu, na wypadek powstania powszechnego, a pamiętajmy, że takie plany istniały, że plan burza zakładał objęcie walkami powstańczymi całego terenu II Rzeczypospolitej w miarę przesuwania się linii frontu. Dziewczęta, które przechodziły szkolenia, które gromadziły środki opatrunkowe czy medykamenty. Dziewczyny, które, które były doskonałymi łączniczkami, przewoziły meldunki, przewoziły rozkazy, przewoziły również prasę podziemną, prasę konspiracyjną, działały jako kolporterki. Mamy w konspiracji dziewczęta, które pełniły funkcję określoną słowem dzisiaj cokolwiek dwuznacznym, pełniły funkcję tzw. donosicielek. Funkcja polegała na dostarczeniu na miejsce akcji niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotów, a więc przede wszystkim broni, amunicji ale również fałszywych dokumentów dla uczestników walki podziemnej, dla uczestników akcji dywersyjnych czy, czy, czy sabotażowych. Te funkcje powierzano dziewczętom przede wszystkim ze względu na to, że jednak Zwracały młode dziewczyny... Tak, uwagę, co tak. tu dużo mówić. Nawet, nawet młoda dziewczyna mm. z dużym bagażem była mniej podejrzana niż... Dwóch e... młodych, dobrze zbudowanych tak. mężczyzn. No to jest zupełnie oczywiste. Natomiast nie chroniło to, w razie wpadki dziewczyn przed konsekwencjami, musimy o tym pamiętać. W ogóle, zresztą, pamiętać o y, ogromnej daninie krwi, jaką polskie harcerstwo, mówię tu już zbiorczo o harcerzach i harcerkach y, w czasie II wojny światowej, y, złożyło i w kraju, i poza granicami, bo przecież mnóstwo y, harcerzy znalazło się na emigracji w polskich siłach zbrojnych, ale także na wschodzie. To w ogóle oddzielna opowieść, na którą być może uda mi się pana y, doktora y, kiedyś zaprosić i i namówić za dzisiejszą gawędę o harcerstwie o szarych szeregach. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, moim i Państwa gościem był doktor Paweł Bezak. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Czuwaj. Ja także Państwu dziękuję. Oczywiście namawiam do tego, żebyście Państwo wspierali nas na Patronajcie. Ta pomoc jest nam, to wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy dla Państwa i dzięki Państwu. Marcin Bąk. do usłyszenia. Kalejdoskop historyczny. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.